No witam serdecznie, trzeba powiedzieć o 16 sezonie, ponieważ właśnie schodzi embargo i mogę co nieco powiedzieć. Tak, grałem w nowej aktualizacji kilka dni temu i wiem co będzie. Dzisiaj jest 6, ale nie mogę też za dużo powiedzieć, ponieważ to co było na trailerze to tylko ja mogę też powiedzieć, więc będzie to takie trochę okrojone Apexem z tego tytułu, że nie mogę za dużo tutaj zdradzić, więc zacznijmy może od konkretów. Przede wszystkim będą darmowe postacie. Kiedy zagramy pierwszy tydzień, w pierwszym tygodniu od aktualizacji, dostaniemy krypto za darmo na nasze konto. Jeśli oczywiście wcześniej nie mieliśmy, czyli jak mamy krypto zablokowanego, no to wtedy go dostaniemy. Jeśli zalogujemy się też drugiego tygodnia, to odblokujemy, aż jeśli jej również nie mieliśmy w naszym ekwipunku. Więc dostajemy darmowe postacie w momencie, kiedy będziemy się logować na nasze konto. Jak macie jakieś altkonta i tych postaci nie macie ze sobą, no to możecie jak najbardziej sobie je dodać na konta, dlatego bardzo jest to fajna opcja, zwłaszcza że Ash jest nawet spoko postacią. Będzie małe przeklejenie niektórych legend, to znaczy niektóre postacie będą w innych klasach, ale nie mogę jeszcze za dużo tutaj powiedzieć co to są za klasy, a dokładnie jakie mają specyfiki. To znaczy, jedynie co mogę zdradzić to to, że będzie nowa klasa, czyli Skirmisher, i będą tam takie postacie jak Wraith, Octane, Mirage, Pathfinder lub Valkyria. Przepraszam, wszystkiego nie pamiętam, a nie mam teraz podglądu do tego i tak jak mówiłem, więcej nie mogę nic właśnie na ten temat powiedzieć, ale największą zmianą jest to, że postacie wsparcia zmieszają się troszeczkę z postaciami obronnymi. To znaczy to, co dotychczas widzieliśmy, to to, że Newcastle, Gibby, Lifeline i Loba będą w jednym teamie, bo te postacie zapewniają support i będzie po prostu taka klasa supportowa. No a wiadomo, jeszcze defensywny był Caustic, a także Watson, i te trafiają dwie postacie wraz jeszcze z Rampart oraz Watson do postaci z klasy kontroli. Jest to taka klasa terytorialna, ponieważ wszystkie te postacie, tak jak się domyślaliśmy parę odcinków temu, potrafią rozstawiać jakieś rzeczy i to jest też nowa klasa. Assault zostanie, czyli postacie szturmowe, no i zostaną trzy postacie ze skanów, to znaczy Valkyria nie jest do końca teraz postacią zwiadu, ona będzie tym skirmisherem, za to Bloodhound, Krypto czy Seer będą legendami, które zapewniają zwiad, ale dodatkowo jeszcze mogą skanować. Niby Valkyria też, ale dali ją do tego skirmishera, nie wiem czy się coś akurat zmieni, a nawet jeśli to nie mogę dzisiaj nawet o tym powiedzieć. Warto wspomnieć o nowej broni, bo nadchodzi Nemesis. Nie mogę niestety pokazać jak on wygląda i tak dalej, ale mogę zdradzić, że strzela burstami, jest na energy ammo. Jak sam grałem, to była naprawdę to przyjemna broń. Zobaczymy jak zmieni to rozgrywkę w Apexie. Mam wrażenie, że będzie troszeczkę tak jak z Rampage'em na początku, czyli będzie to broń zbyt OP. Pewnie za jakieś 2 tygodnie po starcie będzie jakiś nerf dla Nemesisa, więc tak, jak dorwiecie się do nowego sezonu, grajcie od razu Nemesisem, bo będzie to na naprawdę moment, żeby zrobić dużo łatwych fragów za pomocą tej broni. I myślę, że jest bardzo łatwa do nauki i kontroli, bo tyle co mogę powiedzieć, to strzela naprawdę nieźle burstami, ale jednocześnie takimi soczystymi laserami jak 300, która no wiadomo jakie losy będzie miała w tym sezonie. No i też trzeba powiedzieć o tym, że mamy roszady w trybach. Aktualnie nie będzie aren, to znaczy być może one wrócą na połowę splitu, jeśli chodzi o areny rankedowe, bo z tym do końca tak szczerze mówiąc nie wiem jak w zasadzie będzie, czy areny w ogóle rankedowe będą, czy się pojawią za jakiś czas. Po prostu na pewno areny zwykłe wychodzą, ich nie będzie, prawdopodobnie można je tylko zagrać kiedy mamy customy, więc nawet spoko opcja, no bo jeśli mamy na przykład 5 innych znajomych, no to możemy z nimi odpalić mecz customowy, bo tyle wystarczy tylko, żeby odpalić serwer w trybie battle royale'owym 30 osób. No i też trzeba wspomnieć o tym, że nadchodzi bardzo ważny tryb w miejsce aren, czyli to będzie team deathmatch i na team deathmatchu będzie 6 kontra 6 osób i ten tryb po prostu będzie polegał na tym, że przy wykorzystaniu aktualnych map z aren będziemy po prostu się bili z innymi członkami drużyn, też prawdopodobnie w przyszłości będą trafiać inne mapy. Te, o których mówiliśmy już chyba nawet rok temu i ponad, że miały właśnie być takie mapy team deathmatchowe, więc teraz team deathmatch będzie takim ważnym trybem. Co do właśnie mówię aren tych rankedowych, no to jest szansa, że one zostaną, ponieważ ten tryb, no mimo wszystko był tam gdzieś grany. Jednakże jak ja odpalałem Apexa,
z nowego sezonu, to nie było tam w ogóle miejsca dla tych aren, więc tutaj daję taki ogromny znak zapytania. Zobaczymy, może rankedowe będą, może nie, może będą w przyszłości, może zrobią od niej przerwę. I trzeba też powiedzieć o tym, że będzie mixtape rotation i tu chodzi o to, że 3 tygodnie po odpaleniu nowego sezonu będziemy mogli zagrać taką playlistę, w której będzie tryb Gun Run, tryb kontroli i tryb Team Deathmatchu, czyli po prostu to, co od dłuższego czasu gracze się domagali, czyli będą po prostu takie rotacje wśród tych ulubionych trybów, które odświeżały Apexa, więc no, będzie nieco ciekawej, ponieważ areny naprawdę już były giganudne. No i jeszcze jedna rzecz to to, że nowi gracze wchodząc do Apexa będą musieli zagrać kilkanaście rund z botami, to znaczy będą dedykowane serwery dla nowych graczy, żeby nauczyli się grać. Z tego względu, że duży player base to są już osoby, które potrafią grać w Apexa, niestety powodują to, że dla nowych graczy jest bardzo ciężko tutaj rozegrać jakiekolwiek mecze i będą takie dedykowane serwery, na których po prostu osoby będą mogły nauczyć się grać, nauczyć się właśnie z czym to się je, co to są te umiejętności postaci, jak w ogóle sam rdzeń rozgrywki wygląda, więc to jest bardzo fajny feature dla nowych osób, które chcą się po prostu dobrze bawić i na tych botach będą sobie lepiej działały, bo celem właśnie tego nowego sezonu jest to, że ma on być trochę bardziej przystępny dla większej liczby osób i ma zredukować, jak to twórcy powiedzieli, sweat, poziom tego po prostu pocenia się na grach, więc dużo też możemy tutaj oczekiwać zmian wobec niektórych map i tak dalej. Dalej, więc no, będzie po prostu dużo takich rzeczy balansujących. No i też mogę powiedzieć o tym, że na mapach się parę rzeczy zmieni, to znaczy sam sezon będzie taki właśnie eventowy, będą jakieś różne ciekawe spoty, na których można po prostu rzucić okiem, po prostu mapy zostaną odświeżone z tego tytułu, że jest ten event, ale też nie mogę za dużo zdradzić, dowiecie się za 2 dni o co chodzi. Więc tak, tak wygląda ten sezon, nie będzie nowej legendy, za to będzie nowa broń, czyli tak jak się domyślaliśmy, ten 16 sezon miał być resetującym. O tym wiedzieliśmy w sumie jakoś mniej więcej już też od roku. Chociaż myślałem, że będzie ta postać z przecieków, czyli Ballistic, ale nie, nie będzie właśnie nowej postaci. Więc to jest pierwszy raz w historii, kiedy nowy sezon obchodzi się bez nowej legendy. Czyli to jest taki sezon podsumowujący te 4 ostatnie lata Apexa, te wszystkie sezony. Też tutaj akurat ten Apex ma być przystępny dla większej liczby osób. Niby to jest to chyba, o czym twórcy mówili, że Apex dopiero się zaczyna. Być może tak jest, bo sama oprawa graficzna i ta szata troszeczkę się zmieni, będzie kilka właśnie takich aktualizacji. Tak szczerze, moje odczucia są takie, że rzeczywiście jak się wchodzi teraz do tego Apexa, to właśnie te grafiki tak lekko dają ten powiew świeżości, bo troszeczkę wygląda to inaczej. No i widać, że po prostu to jest taki sezon celebrujący istnienie marki już przez te 4 lata. Więc tak właśnie wygląda ten cały update Reverly, który pojawi się już za 7 dni. I to by było na tyle, dlatego zobaczcie za 2 dni odcinek podsumowujący resztę zmian, bo wtedy mogę powiedzieć nieco więcej, bo umowa mnie nie będzie już obowiązywała, dlatego dzięki wielkie i naura.